Dzień dobry Państwu. Na Ukrainie trwa konflikt. Konflikt zbrojny, konflikt niebezpieczny, konflikt, którego skutki są trudne do przewidzenia. Telewizja Racjonalista TV postanowiła też zająć się tą sprawą. Spróbujemy patrzeć na całą wojnę, być może tak można już nazywać tę sytuację, trochę z innej perspektywy niż podają to media głównego nurtu. Witam Państwa serdecznie i witam w naszym programie Maćka Wiśniowskiego. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Znasz ten konflikt dobrze. Zajmujesz się nim od jakiegoś czasu. Jak możesz powiedzieć, dlaczego ta wojna, dlaczego ten konflikt wybuchł? Po co on jest komu potrzebny? To jest trudne pytanie, ponieważ ono jest tak ogólne, że nie da się odpowiedzieć w czterech zdaniach, które by dawały się. Ale spróbuję. Może powiedzmy w taki sposób, że ja zajmuję się nie tyle tym konfliktem, ile Ukraina i tereny na wschód od Bugu są w zakresie mojego zainteresowania od co najmniej kilkunastu lat. Mówiąc szczerze, pierwsze moje publicystyczne przejawy zainteresowania się Ukrainą zaczęły się po wyborach w 2012 roku, po wyborach parlamentarnych na Ukrainie. To znaczy jeszcze wcześniej, może tak to zaczniemy, cofniemy się jeszcze przed 2012 rok, tyle razy ile tam byłem, a mam tam i przyjaciół, i znajomych, oraz różnych ludzi, z którymi rozmawiałem. Jedno było jasne, że Ukraina przez 20 lat swojej niepodległości nie poradziła sobie z tąże niepodległością. Nie udźwignęła ani odpowiedzialności jako państwo, ani intelektualnie nie udźwignęła tego wyzwania. Doprowadziła się, czego nikt nie chciał powiedzieć i teraz nikt nie chce powiedzieć, do w gruncie rzeczy stanu państwa upadłego. Oczywiście definicja w prawie międzynarodowym państwa upadłego jest inna niż i z pewnością z tego punktu widzenia Ukraina nie spełniała tej, ale moje sformułowanie dość, powiedziałbym, przecież kategoryczne ma mocne uzasadnienie. Uzasadnienie to polega na tym, że to państwo nie działało w ogóle. Ja może tutaj przerwę i przypomnę Państwu, że niedawno Ukraina była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Duży wydatek dla takiego państwa. Wszyscy traktowaliśmy Ukrainę jako normalne państwo, normalny podmiot polityki europejskiej i światowej. Z dużą nadzieją patrzyliśmy na to, na jego rozwój. Okazuje się, że to nie jest takie proste, że co innego pozory, a co innego fakty. I te fakty obnażył nam ostatnio Władimir Putin. Jaką rolę ma Władimir Putin w tym konflikcie? To nie jest dobre pytanie w tym sensie, że niestety jeszcze muszę... Za wcześnie. Za wcześnie. Do Putina dojdziemy. Okay. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to, co powiedziałeś o tym, że patrzyliśmy się na Ukrainę jako na kraj rozwijający się, to znaczy, że byłeś pod silnym wpływem oficjalnej medialnej polityki polskiej. Tak. To znaczy, że nie zauważałeś przecież... Nie z własnej woli, tylko dlatego, że tak ci mówiono. Nie zauważałeś tego, co tam było widoczne na każdym kroku. To znaczy, że są dwa oddzielne byty. Byt przeciętnego, zwykłego obywatela i byt państwa, które zostało zawłaszczone przez docna skorumpowaną, zgangsteryzowaną grupę. Co gorsza, Ukraina nie wykształciła przez te 20 lat żadnej swojej elity intelektualnej ani klasy średniej. To, o czym mówimy, to jest klasa, znaczy to, co, o czym chcielibyśmy mówić, że jest to klasa średnia, która jakaś jest państwotwórcza, to nie jest żadna klasa średnia, tylko to jest grupa oligarchiczna, która zawłaszczyła to. Czy możemy powiedzieć, jaka ilość oligarchów, jaką część majątku narodowego kontroluje czy trzyma w swoich rękach? Dokładnie nie wiem, ale wiem, że jeśli ja dobrze, tutaj mogę się mylić, bo pisałem na ten temat artykuł, posłowie Rady Najwyższej przed wyborami 2012 roku
mieli w ręku około 75% majątku narodowego jakoś tak. Posłowie Rady Najwyższej, tak. Czyli takiego naszego Sejmu. Sejmu, tak, Rada Najwyższa jest parlamentem. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj proszę wziąć nie, poprawkę, to są dane szacunkowe, ale to chodzi o obraz. W każdym razie, mówiąc krótko, żeby przeskoczyć już do czasów współczesnych. Dramatyczny upadek państwa był związany z tym, że był dramatyczny upadek morale tych, którzy za to państwo odpowiadali. U nas w latach 90., kiedy Polska jeszcze stała na gruncie też powiedzmy takiego państwa półgangsterskiego, kiedy na ulicach w zasadzie rządziła trochę mafia, trochę policja, przynajmniej jedno było jasne, że kraść jest nieładnie. U nich nawet tego przekonania wtedy nie było. Mówiąc krótko, Janukowicz, ale nie tylko Janukowicz, każdy z osobna rząd ukraiński jest odpowiedzialny za to, co się stało z Ukrainą od Majdanu licząc. Każdy. I czy ten proces trwa, czy to się może już skończyło z nowym prezydentem? Ten proces trwa. Majdan, niezależnie od tego, jak go oceniamy, ile krwi tam wylano, jakbyśmy to na to nie patrzyli, Majdan nie osiągnął żadnego z zakładanych przez siebie celów. I niestety Ukraińcy coraz mocniej to widzą. Mhm. Problem jest taki, że nie zlikwidowano ani układów politycznych, nie zlikwidowano ani korupcji, przeciwnie, nie zlikwidowano i nie odsunięto od wpływów skorumpowanej oligarchii. Wszystko to zostało jak jest. Do tego doszła gigantyczna i ogromnie dużo kosztująca naród ukraiński wojna. I teraz przejdźmy do tego, o czym mówiłeś, czyli do Putina i do konfliktu. Problem jest taki, że od 2004 roku, czyli od pomarańczowej rewolucji, na której, przypomnę, zameldowali się zaraz na Majdanie, wtedy kwiat polskich polityków, przywdziawszy pomarańczowe szaliczki jeden w drugiego, opowiadali się po stronie prezydenta Juszczenki, nie bacząc, że opowiadają się nie po stronie dominującej większości, która była wzięta pod but przez zbrojną mniejszość, tylko opowiadają się za połową Ukraińców, przeciwko połowie Ukraińców, ponieważ mniej więcej rozkład głosów, niezależnie od ich fałszerstw, był mniej więcej taki, połowa na połowę, czyli każdy, łącznie z panem prezydentem byłym Kwaśniewskim, z Markiem Siwcem, kto tam jeszcze wtedy był, nie pamiętam, poza nimi. Każdy z nich opowiadał się, znaczy dokładał rękę do podziału Ukrainy. Każdy z nich. I to wyszło oczywiście w 2014 roku. Nie nauczyliśmy się na tych błędach niczego. Natychmiast na Majdan popłynęły kolejne oddziały polskich polityków. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, chciałem zauważyć, że już wtedy, mówiąc Ukraina, o Ukrainie, dookoła Ukrainy, nie mówiliśmy o Ukrainie, mówiliśmy cały czas o Rosji. Mówiliśmy cały czas o stosunku Polski do Rosji, Europy do Rosji, w ogóle i o naszych relacjach z Rosją. W związku z powyższym i wtedy, i tym bardziej teraz, nikomu nie chodzi o Ukrainę, gwarantuję. Naprawdę, to wszystko to jest bardzo brzydka gra. To znaczy, nikomu nie chodzi o Ukrainę, nikogo nie obchodzą Ukraińcy. Chodzi o to, czym Ukraina jest w aspekcie polsko-europejsko-rosyjskich stosunków. Europy Zachodniej, tak zwanej, czy Unii Europejskiej, w tym Polski, z Rosją. To jest być może przedłużenie tego pomysłu Piłsudskiego na to, aby Ukraina stała się takim buforowym państwem między Polską a Rosją. I w tym wypadku Ukraińcy jako ludzie nie mają dużo do powiedzenia, bo oni mają być tylko tym buforem, a nie chodzi o ich szczęście czy dobrobyt. Więc to państwo poszło trochę w kierunku trudno do przewidzenia, ale w takim poszło, jakim poszło. I czym jest państwo ukraińskie w tej chwili? Co to jest? Czy to jest w ogóle jeszcze państwo? Czy można o nim powiedzieć, że to jest normalne państwo? W tej chwili to nie jest normalne państwo, jak zresztą każde państwo w stanie wojny. Mhm. Po drugie, konflikt na Majdanie, który wybuchł, on się dzielił na dwa Majdany. I to warto o tym pamiętać. Pierwszy Majdan był wtedy, kiedy Janukowicz ogłosił, że nie podpisze na szczycie w Wilnie, że nie podpisze
układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską. I wtedy wyszli na Majdan zdesperowani studenci i część mieszkańców Kijowa, którzy rzeczywiście mieli dość. Mieli dość, nie tyle protestowali przeciwko temu, żeby wejść do Unii z Rosją. Nie, protestowali przeciwko temu, że właśnie po raz kolejny ich oszukano, po raz kolejny zaproponowano im coś w rodzaju stagnacji i coś w rodzaju tego, że nic się nie zmieni. I oni przeciwko temu protestowali. I to był absolutnie żywiołowy, powiedziałbym uczciwy, prodemokratyczny protest. I pewnie by takim pozostał, gdyby pod koniec listopada, dokładnie 30 listopada, w do dziś w gruncie rzeczy niewyjaśnionych, to czeka na swojego dokładnego, wnikliwego badacza momencie, Berkut absolutnie w sposób niesprowokowany spałował już w gruncie rzeczy rozchodzącą się, zamierającą tą demonstrację. Bito brutalnie, bez żadnych zasad. W związku z tym natychmiast przyszło na Majdan około 1 000 000 ludzi, czy tam, czy trochę mniej, nie ma znaczenia. W każdym włono ewidentnie społeczny gniew. I ten społeczny gniew na samym początku, bardzo krótki czas, był w dalszym ciągu gniewem stychijnym i, znaczy stychijnym, jak powiedziałem po rosyjsku, to jest kalka żywiołowym. I tenże protest został bardzo prędko spacyfikowany przez bardzo groźne, ale dobrze zorganizowane siły, które być może czekały na ten moment. Służby takie porządkowe bezpieczeństwa, czy jak je nazwać, prezydenta, byłego prezydenta Janukowycza? Nie, ja mówię o tym Berkut, który podlegał w sposób pośredni Janukowiczowi, wszedł i oczywiście spałował. Natomiast to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli przejęcie tego protestu przez grupy bardziej zorganizowane, to mam na myśli grupy, które można ogólnie określić mianem nacjonalistyczne. To znaczy prawy sektor, partia Swoboda. Oczywiście na to również nałożyły się partie opozycyjne, które już wtedy, bo przypomnę, ten pierwszy element protestu bardzo był starannie apolityczny. Ówcześni demonstranci w listopadzie wyrzucali ze swoich grup wszystkich, którzy przyszli pod sztandarami partyjnymi. Po 30 listopada po pierwsze pojawiły się flagi czarno-czerwone. Nacjonalistyczne. Nacjonalistyczne. I pojawiły się flagi partii politycznych. Swobody, Udaru, Batkiewszczyny. Skończyło się, że tak powiem, skończył się protest żywiołowy. I cały Majdan został sprawnie bardzo przejęty przez być może mniejszość nawet, ale świetnie zorganizowaną prawicowych organizacji nacjonalistycznych. I to się zaczęło całe nieszczęście. Mamy listopad 2013. Grudzień już powiedzmy. Już grudzień. Tak, już grudzień. Grudzień, styczeń, potem marzec. Ominę zgrabnie w tej naszej rozmowie przypuszczenia, kto był zainteresowany, żeby tak wyglądał Majdan od grudnia. Kto był zainteresowany, żeby sprawy toczyły się w tym kierunku. Są oczywiście różne teorie. Jedni mówią o tym, że tak musiało być, bo przygotowywano się do tego partie polityczne, głównie Swoboda, która była tą partią maszerującą po zwycięstwo, bo nową weszła w 2012 roku jako trzecia siła polityczna, jednoznacznie nacjonalistyczna z faszystowskimi korzeniami. Są teorie, że maczały w tym ręce, a raczej portfele, kręgi europejsko-amerykańskie, na co mają swoje argumenty zwolennicy tych teorii, ale zostawmy to w tym sensie, że nie dlatego, że ja uważał te poglądy za niesłuszne, tylko dlatego, że kłócić się można na ten temat do upojenia. Chcę tylko zasygnalizować, że są również i takie pomysły i uważam, że nie są pozbawione podstaw. Potem był luty, gdzie zginęło ponad 100 osób. Strzelaninie. Kto strzelał? Do dziś w gruncie rzeczy, chociaż badała ta komisja, do dziś w gruncie rzeczy nie określono, kto strzelał. Oczywiście w polskich mediach jest powiedziane, że strzelał Berkut, nieledwie na rozkaz samego Putina, co oczywiście jest dużym nadużyciem. Mówiąc krótko, ja uważam, że no w każdym razie efektem Majdanu było to, co się stać miało, czyli wycofanie się z Unii proponowanej przez Rosję, Unii Celnej,
przez Ukrainę, to już było po ucieczce Janukowycza, i zademonstrowanie woli przyłączenia się do Unii Europejskiej. Oczywiście wszystko to, każde państwo ma prawo robić to, co sobie ludność życzy. Problem polega na tym, że po pierwsze, niezależnie od mojej bardzo żywej antypatii w stosunku do Janukowycza i wszystkich jego poprzedników, no, prawda jest taka, że niestety odsunięto go z naruszeniem ukraińskiego prawa. Mówiąc krótko, jeżeli ktoś używa sformułowania, że to było legalne usunięcie prezydenta, ja się z tym nie zgadzam, bo że to było głęboko nielegalne. No są takie drogi jak odsunięcie prezydenta, jak procedura impeachmentu, która musi tak jest. Przejść swój tok. I tutaj tego nie było. Tak jest, i taką procedurę ukraińskie śmierć prawo, prezydenta tak. Bądź zrzeczenie się. Ukraińskie prawo przewidywało taką procedurę. No, oczywiście nikomu nie przyszło do głowy. Nie została ona spełniona w żaden sposób. Mhm. Wróćmy teraz do Rosji, bo to jest też ten... Wtedy, kiedy Ukraina... Główny gracz można. Zademonstrowała swoją niechęć do przynajmniej oficjalnej jej kręgi do związków z Rosją, z Unią Celną. A była olimpiada jeszcze w międzyczasie. Czy ona miała jakiś wpływ na decyzję Rosji? Myślę, że nie miała. Przedłużająca. Powiedzmy, zrobimy porządek po olimpiadzie. Tak, są takie głosy, chociaż ja myślę, że mój Boże, jakby ktoś... To jak gdyby nie była główna przeszkoda. To znaczy i tak już całe show, że tak się głupio wyrażę, bo to nie było show tam, gdzie się krew leje, zostało i tak skradzione. Nasze show olimpijskie zostało skradzione przez przelew krwi na Majdanie. To, że Rosja w jakiś sposób zareagowała, to nie jest specjalna nowina, ponieważ w gruncie rzeczy moje zdanie jest takie, że to, co się działo od 2004 roku do teraz, jest próbą osaczenia Rosji. Możemy dyskutować i trzeba dyskutować nad ruchami Rosji, czyli wzięciem Krymu. Bardzo proszę. Przypomnę tylko, że zanim był Krym, było przedtem Kosowo, gdzie nikt się nikogo nie pytał i według tego samego schematu powstało nowe państwo. Uznane przez Unię Europejską. Uznane przez Unię Europejską i zostało one, mało tego, przecież jest bodaj czy nie punkt 10 Karty Narodów Zjednoczonych, że każda grupa narodowościowa ma prawo określić swój byt państwowy. Wtedy to było ok, a kiedy Rosjanie na podstawie referendum krymskiego, nawet jeśli przyjąć, że miały miejsce pewne, powiedzmy, nieścisłości głosowania, to ja byłem na Krymie na tydzień przed referendum i gwarantuję Państwu, że wynik referendum odzwierciedlał faktyczny układ sił społecznych przede wszystkim. Tak. Ludzie naprawdę chcieli wyjść od Ukrainy. A jakim językiem posługują się mieszkańcy Krymu? Ja gadałem wyłącznie po rosyjsku. Wyłącznie po rosyjsku. Chcę tylko powiedzieć, że kolejną nieprawdą albo przemilczeniem jest to, że oczywiście Krym był autonomiczną, mówi się, że miał wielką autonomię w ramach Ukrainy. Nieprawda. W 1992 roku otrzymał rzeczywiście szeroką autonomię Krym. W 1994 roku prezydent wówczas Kuczma, jeśli dobrze pamiętam, mogę się mylić. Tak, Kuczma. Dekretami tą autonomię im odebrał. Po prostu mieszkańcy Krymu naprawdę, nie wiem, czy oni chcieli być w Rosji, natomiast z pewnością nie chcieli być w Ukrainie. Co do tego nie ma wątpliwości. Ich większość oczywiście przecież nie 100%. Nie mówimy o Tatarach, którzy są tam. Nie mówimy o Tatarach, ale ja też rozmawiałem z kilkoma Tatarami. Nie wiem, na ile oni byli reprezentatywni dla Tatarów krymskich, natomiast oni oczywiście byli też zdania, że nie chcą być w składzie Ukrainy. Przypomnę, że dopiero Rosjanie zrobili z języka tatarsko-krymskiego równorzędny język państwowy na Krymie. W każdym razie i to, co się działo na Krymie, i to, co potem się działo właśnie wokół Ukrainy, jest według mnie próbą zatrzymania Rosji.
nie w jej pochodzie, bo ona nigdzie nie szła. Rosja po prostu od początku rządów Putina przestała być państwem pokonanym, bo tak do tej pory Rosję postrzegano po rozpadzie Związku Radzieckiego. Nie mówiono tego ani wprost, nie mówiono tego oficjalnie, ale tak była postrzegana. Wtedy, kiedy był prezydent Jelcyn w rzadkich momentach trzeźwości, zgadzał się na wszystko, czego życzył sobie Zachód. Kiedy przyszedł trzeźwy Putin, zmienił się układ sił i zmieniła się samoświadomość. Nie lekceważyłbym emocjonalnego w ogóle elementu wśród Rosji. O Krymie i o tym, że to nie jest tak, że Rosja maszerowała ku nowym zdobyczom, tylko nałożyły się dwie rzeczy. Wzrost realnej siły państwa rosyjskiego w wielu aspektach tego słowa. Wzrost siły militarnej, wzrost siły państwa w stosunku do społeczeństwa, ewidentny wzrost dobrobytu, wzrost poczucia własnej wartości społeczeństwa rosyjskiego, czego bym absolutnie nie lekceważył, co permanentnie czyni polska propaganda, a jednocześnie Rosja spostrzegła, że jej rola we współczesnym świecie jest coraz bardziej ograniczana. Że kto inny chce w dalszym ciągu rozdawać karty, i w którymś momencie Rosja poczuła się na tyle silna, że chciała się włączyć do tego porządku świata, do tego dialogu. Pierwszym sygnałem były pozycja Rosji podczas bombardowań Jugosławii i jej jednoznaczne poparcie Serbii, czego Serbowie nie zapomną przez długie lata. A pierwszym sygnałem realnych wpływów Rosji było uniknięcie przy pomocy dyplomatycznej ofensywy rosyjskiej wejścia wojsk NATO na teren Syrii, na co NATO, a szczególnie USA, miała wielką ochotę. To wtedy dzięki właśnie politycznym decyzjom, dyplomatycznym decyzjom udało się tego uniknąć i w gruncie rzeczy ja tylko przypomnę, że w polskich mediach ze zbrodniczym reżimem Baszyra al-Assada walczyły grupy bojowników. Kiedy te same grupy bojowników przeszły na terytorium Iraku i zaczęły mówić o stworzeniu państwa Lewantu, okazało się, że to są terroryści. To są ci sami ludzie. Zależy się od momentu, kiedy się o tym mówi, jest inna nomenklatura. Zmiana punktu widzenia. Tak. Ale dobrze, wracamy do Ukrainy. Do Rosji, czyli jej pozycji na świecie. Rosja poczuła się mocniejsza. To różne przyczyny były, głównie wzrost cen surowców. Tak jest oczywiście. Ale oczywiście fakt jest taki, że rzeczywiście Rosja jakby wstała z kolan, nie lubię tego określenia, bo to główny polityk opozycyjny takiego używa. Ale coś w tym jest. Prawda? Rosja stała się innym państwem niż za czasów Jelcyna. Zdecydowanie innym państwem. I co dalej Rosja postanowiła w tej sprawie zrobić? Rosja zdecydowała pokazać swoją determinację w dyktowaniu czy budowaniu nowego porządku europejskiego. Kiedy na Ukrainie zaczął się Majdan i przekształcił się w krwawą jawkę, kiedy na Ukrainie zaczęły do głosu dochodzić i do dzisiaj są dominującym nurtem antyrosyjskie, nacjonalistyczne nurty. Rosja, myślę, podjęła taką decyzję, żeby nie dopuścić, żeby Ukraina w ten sposób zbudowała swoją państwowość. Byłem na tych terenach, na których teraz toczy się wojna, czyli w Donbasie, w Ługańsku, w tamtych okolicach, w Dniepropetrowsku. Jakieś, żeby Państwu nie skłamać, 2 tygodnie przed rozpoczęciem już konfliktu.
I też chcę zapewnić, że znakomita część moich rozmówców nie była przekonana do tego, że chcą być w Rosji. Mało tego, oni nie chcieli być w Rosji. Mało tego, oni chcieli być w Ukrainie. Mówisz o tak zwanych separatystach? Tak można. Mówię o tak zwanych separatystach. I tak można. Wtedy jeszcze oni nie byli separatystami, oni tylko chcieli. Znaczy, mieli dwa punkty takie. Pierwsze, że nie ufali kijowskiej władzy, właśnie ze względu na ich nacjonalistyczny charakter, powiedzmy tak. Słabo, znaczy w ogóle nieskrywany. A drugi zaś taki, że no, czy to nam się podoba, czy nie, jest różnica między Ukrainą zachodnią, a Ukrainą wschodnią. Centrum na razie zostawmy na boku. Kulturowy, historyczny, mentalnościowy. To są rzeczy, i to nie o to chodzi, to są rzeczy nie do pokonania. Jakbyś określił te różnice, na czym polegają? Która część jest bogatsza, która biedniejsza, czy która bardziej rozwinięta, która mniej? No, to znaczy rozwinięta w sensie wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, już używając starych określeń, w sensie produkcji części dochodu narodowego z całą pewnością to jest Donbas. Donbas utrzymuje, nie bez podstaw przecież, że utrzymuje zachodnią Ukrainę, którzy niczego nie produkują poza nacjonalistami, nowym rozumieniem historii oraz emigracją w Europę Zachodnią, na Europę Zachodnią. Coś w tym jest, w tym myśleniu. Natomiast, tak jak mówię, oni zdecydowanie, moi rozmówcy, a nie było ich mało, przy czym co istotne z dziennikarskiego dla mnie punktu widzenia. Ja nie rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli za sobą oficjalne jakieś stanowisko. Przedstawiciel takiej organizacji, czy jeszcze innej, czy samorządowej. Z takimi też gadałem. Ale przede wszystkim tam jest mnóstwo moich znajomych, ja gadałem ze zwykłymi ludźmi, którzy, mówiąc szczerze, rozmawiali ze mną nie jak z dziennikarzem, a jak ze swoim znajomym. I oni nie ufali władzy kijowskiej, nie chcieli biec do Rosji, tylko chcieli mieć gwarancję, no nie autonomii powiedzmy, ale w każdym razie nieskrępowanego swojego rozwoju. Chcieli mieć normalne państwo, tak jak państwo. Każdy z nas chce. Oni mówili wtedy o federalizacji, chociaż nie upierali się przy tym słowie, bo gdybyśmy użyli powiedzmy jakiejś daleko posuniętej, znaczy mówilibyśmy o daleko posuniętym w samorządowości, tak, to też, też by się na to zgadzali. Nie ulega też dla mnie wątpliwości, że wtedy nie mieli żadnych krwawych zamiarów, to znaczy, że nie wpuścimy, nie damy, no, nie było czegoś takiego. Oni byli głęboko i absolutnie nieufni wobec tej władzy. A skąd oni się pochodzą? Czy to są miejscowi mieszkańcy? To jest trudno powiedzieć, o Donbasie trudno powiedzieć, że są miejscowi. Donbas był budowany, tak, Doniec przede wszystkim, był budowany przez pokolenia złożonych tam, za ich zgodą lub nie, ludzi różnych narodowości. Polacy, Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy. Mnóstwo narodowości się na to nakładało. Mnóstwo narodowości tam się mieszało. W czasach Związku Radzieckiego naprawdę tam wywożono, czy przyjeżdżali, bo to przecież tam był i zarobek, ludzi z bardzo odległych zakątków Związku Radzieckiego. Więc trudno mówić... Za chlebem można. Za chlebem, przede wszystkim za chlebem. Trudno w związku z tym mówić, że tam są, prawda, rodowici Ukraińcy, cokolwiek to dzisiaj, co dzisiaj oznacza. Niemniej, niezależnie od wszystkich moich uwag krytycznych, które powiedziałem o Ukrainie przez 20 lat jej niepodległości, to chcę powiedzieć, że przez te 20 lat ukształtowała się u nich jednak jakaś forma poczucia państwowego, tak? Że to jest Ukraina. Czy Ukraińcy mają właśnie swoją tożsamość narodową? Bo to jest dobre pytanie na dzisiaj, dlatego że wtedy, kiedy jeszcze nic się nie działo, ja byłem zdania, że mają. Znaczy, że to jest baza, na której można budować, czy przezwyciężać te różnice, o których mówiłem, kulturowe, mentalnościowe, historyczne. Teraz już taki pewien nie jestem, dlatego że to, co się dzieje na Ukrainie, to jest nic innego, tylko to jest wojna domowa. Z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Jak wiesz, jak wszyscy pewnie wiedzą, wojna domowa jest tą wojną, której rany w psychice społecznej goją się najtrudniej.
Nie boją się nigdy, bądź musi minąć pokolenie nawet. Wielkość czasami. Putina między innymi polega na tym, że sprowadził szczątki Denikina do Rosji i pochował je zgodnie z obrządkiem prawosławnym, symbolicznie kończąc po 70 ponad latach wojnę domową w Rosji. To jest mniej więcej ta miara. Zobacz, ile musieli dochodzić do tego Rosjanie i jak wiele wysiłku musieli przyłożyć na przykład Hiszpanię po odejściu Franco. To są i te rany niestety w tej chwili na Ukrainie są pogłębiane. Wszystko się dzieje, wszystkie najgorsze rzeczy, które są związane z wojną domową, są w tej chwili na Ukrainie, mają miejsce. I nie ma co opowiadać, przecież nikt tego nie mówi w Polsce. W Polsce się mówi w mediach. Wojska rządowe zaatakowały miasto Ługańsk, czy Słowiańsk, czy wszystko jedno jakie, przeciwko separatystom. Nie. Ukraińcy zabijają Ukraińców. Koniec. Mhm. Wojska rządowe, przecież widzimy to na filmach, nawet w polskiej telewizji, ostrzeliwują wieżowce mieszkalne. Oczywiście zawsze się mogą tłumaczyć, że tam widzieli snajpera. Ale przecież muszą sobie zdawać sprawę, że to są cywilne obiekty. To jest bombardowanie, to są naloty, to jest rozstrzeliwanie, to jest ostrzał artyleryjski cywilnych regionów miasta, gdzie ofiarami są po prostu cywile. Dlaczego się o tym nie mówi w mediach? Bo nie mówi się o Ukrainie, tylko się mówi o Rosji. Mówi się wyłącznie o tym, że samolot malezyjskich linii lotniczych został zestrzelony na rozkaz Putina. Weź do ręki Gazetę Wyborczą. Zbrodnia Putina. To był na pierwszej stronie. Nie wiemy, kto zestrzelił samolot. I nie chcę nawet spekulować, ponieważ uważam to za głupie. Naprawdę wolałbym poczekać i głęboko wierzę, że ci, którzy badają czarne skrzynki i wszystko to, co jest związane z tą katastrofą, będą w stanie obiektywnie sformułować, co się stało. Dobrze. A do końca nie jest pewne, co się stało. Ale dlaczego separatyści, tak zwani, cokolwiek oni mówią, co to jest, nie dopuszczali do zbadania szczątków przez długi czas komisję międzynarodową, która musiała przyjechać z Zachodu? Nie byli dopuszczani. Dlaczego? Przecież skoro to nie my, proszę bardzo, zbadajcie. Nie, nie wolno. Nie, to jest podejrzane w jakiś sposób. Zobacz, wszystkie komunikaty, które wtedy były, jak była powołana. Po pierwsze, zwrócę uwagę, że przez pierwsze 5 dni, chociaż wszyscy mówili, z Rosją włącznie, że zgadzamy się na międzynarodową komisję, przez pierwsze kilka dni nie została powołana ta komisja. Jakby komuś nie chciało się tego wyjaśniać, międzynarodowej społeczności. Nie było międzynarodowej komisji do sprawy tego wypadku. Kiedy w końcu strony zainteresowane, Holandia, Australia i Malezja, zechciały tam pojechać, proszę zauważyć, że nie było ani słowa i ani razu w oficjalnym komunikacie, że nie możemy wjechać, bo nas nie puszczają separatyści, nie możemy wjechać, bo toczą się walki. Mhm. A kto te walki rozpoczął i kto z kim walczył, to jest jak gdyby oddzielne pytanie. To nie jest tożsame ze sformułowaniem separatyści nie dopuścili. Usłyszałem taki komunikat w mediach, że to właśnie separatyści, którzy kontrolują ten teren, nie dopuszczają. Ja nie rozstrzygam, jak było naprawdę. Niemniej jednak taki komunikat przedostał się do naszego społeczeństwa, bo my jako społeczeństwo nie mamy innego sposobu na ocenianie tej sytuacji, jak tylko słuchając mediów naszych, które można usłyszeć, zobaczyć w telewizji czy gdziekolwiek. Więc na tej podstawie taka informacja dotarła. Tak, no tylko taka informacja, jeszcze raz powtórzę, jeżeli dzień czy dwa dni po rozbiciu samolotu malezyjskiego ja na pierwszej stronie Gazety Wyborczej widzę zbrodnia Putina, no to nie mam jak gdyby wątpliwości, jak będzie układała się narracja polskich mediów. A czy ktoś się przyznał do tego? Nikt się nie przyznał. Nikt się nie przyznał i nikt się na razie nie przyzna. Po pierwsze, że jeszcze nie wiadomo, czy to w ogóle będzie ostatecznie wyjaśnione. Ja w to głęboko wierzę, że jednak będzie wyjaśnione. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie o to chodzi. Nie ma w gruncie rzeczy w tej chwili znaczenia naprawdę, kto strzela. Po pierwsze, jest jedna, powiedzmy inaczej, rozstrzelanie, zestrzelenie, zbicie samolotu pasażerskiego w społecznym odbiorze jest czymś dramatycznie obrzydliwym, niedopuszczalnym. Bo w ludzkich głowach to jest symbol absolutnej bezbronności. Ludzie zamknięci w metalowym pudełku nie mają gdzie uciekać i są niczym nieosłonięci, nie mają żadnych szans i są
brutalnie zamordowani, przecież tak, tak to trzeba nazywać. To nie była pomyłka, na pewno. Otóż, właśnie. Może to była pomyłka. Ale to jest w ogóle w dalszym ciągu, to funkcjonuje. Został zestrzelony omyłkowo. Proszę zauważyć. Samolot pasażerski ma urządzenia typu transponder, które emitują sygnał mówiący, jesteśmy samolotem pasażerskim. Wszyscy to wiedzą i na każdym urządzeniu namierzającym dostaje sygnał ten strzelający. Uwaga, strzela, że samolot do samolotu pasażerskiego. To są wiele sygnałów z wielu urządzeń. Gdy się jedno zepsuje, to drugie działa. Więc ktoś, kto strzelał, musiał wiedzieć, że to jest samolot pasażerski. Tam, gdzie jest nadajnik, kto to strzelał? Tam, gdzie jest nadajnik, musi być odbiornik, po pierwsze. Nie wiadomo, czego ktoś miał, jeżeli miał. Mhm. Po drugie, no już, jeśli już dochodzimy do tego typu spekulacji, możemy się zastanawiać, czemu przepuszczano nad regionem walk samoloty pasażerskie, czemu samolot malezyjskich linii zszedł na 12 km od swojego wyznaczonego kursu, czemu nakazano mu obniżyć pułap, jak się mówi. No, powiadam, tak mówiąc, wejdziemy w spekulacje, które nieuchronnie będą nas wiodły na manowce dyskusji, które będą przypominały dyskusję Macierewicza, jak to mniej więcej. Tak. Czy mówiąc krótko, według samoloty pasażerskie, przecież to nie jest świeży wynalazek, zestrzeliwali Amerykanie, Rosjanie, Libańczycy, Irańczycy. Było ani razu z tego typu wypadku nie wyniknęły żadne inne konsekwencje, oprócz tych, które trzeba było na kogoś rzucić podejrzenie. Nie odwołano, i tak mówię, pierwsza i dotąd nieodwołana, i warto o tym pamiętać, jest, że został zestrzelony, zależnie od tego, kto strzelał, został samolot zestrzelony przez pomyłkę. Życzymy Ukrainie. Nie wiem, czego życzyć Ukrainie? Czego życzyć Ukraińcom? Ukrainie trzeba życzyć pokoju, po pierwsze, umiejętności przezwyciężenia skutków tej strasznej wojny, umiejętności sformułowania własnych interesów i umiejętności tworzenia swojego państwa od początku. Choć tego, co powiedziałeś, daleko do takiego rozwiązania, bardzo. Ale kiedyś trzeba taką drogę rozpocząć i każda droga zaczyna się od pierwszego kroku i tego pierwszego kroku w dobrym kierunku Ukraińcom życzymy, proszę Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Maćku. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia.